pewno jedno z najradośniejszych świąt w chrześcijaństwie, w Kościele katolickim. Świąt, które widocznie rozróżniają katolików od protestantów, nawet i od prawosławnych. Protestanci, jak wiemy, nie wierzą za bardzo w realną obecność Chrystusa. Prawosławni natomiast, jakkolwiek mają ważną mszę, ważne kapłaństwo, to jednak gdyby wstydzili się Chrystusa, wstydzili się, że Pan Jezus przyszedł, żeby zatriumfować na tym świecie, dlatego nie mają tych wspaniałych procesji, które się przez setki lat odbywały w uczci Najświętszego Sakramentu. Święto powstało pod koniec drugiej połowy XIII wieku, a rozszerzone zostało na cały Kościół Święty przez papieża Jana XXII na początku XIV wieku. W Polsce obchodziliśmy je po raz pierwszy w 1320, gdy tu w Krakowie biskup Nanker zarządził procesję ku czci Bożego Ciała. Ten aspekt triumfalny dzisiejszego święta, aspekt królowania Chrystusa nad całą ziemią, był zawsze i wszędzie obecny w trakcie obchodów tego święta. Stąd te wspaniałe procesje, stąd budowanie ołtarzy, stąd ta ogromna radość i cały ten wysiłek, żeby ubogacić to święto, żeby czcić je jak najgodniej. I właśnie dlatego, że triumf Chrystusa w dawnych wiekach był realny, dlatego też święto Bożego Ciała, można powiedzieć, było dalej kontynuowane poprzez publiczny hołd, nie tylko przez prostych wiernych, ale również przez całe państwa, przez królów i władców, którzy Chrystusa triumfującego uznawali za swojego władcę, za władcę swoich państw. Dzięki temu triumf Chrystusa był pełny, nie był tylko jakimś tam zewnętrznym oklaskiwaniem jakiegoś króla, bo jak wiemy, Chrystus, gdy wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, też był przez tłum, czy wręcz przez motłę oklaskiwany. Nie, ten triumf Chrystusa był realny, był wyrażany poprzez ustawodawstwo, poprzez również karanie wszystkich tych, którzy publicznie wykraczali przeciwko Chrystusowi, przeciwko dogmatom wiary. Na przykład, gdy protestanccy radcy Torunia bluźnili przeciwko Najświętszemu Sakramentowi, zostali za to ukarani karą śmierci w roku 1720. Więc ten szacunek dla Chrystusa nie był wyłącznie jakimś takim zewnętrznym, wyłącznie polegającym na słownym mówieniu, że Chrystus jest królem, jak to robią moderniści, ale miał realny aspekt, realną wymowę i miał skutki, jakimi były dobre katolickie prawa w państwach katolickich. I właśnie dzisiaj, skoro nie ma tego triumfu wewnętrznego, gdy Chrystus, można powiedzieć, został spotwarzany i opluty przez całe narody, poprzez wstrętne, ateistyczne i niemoralne ustawodawstwo, dlatego ten aspekt triumfalny został niejako sprowadzony do serc ludzkich, do małych grup wiernych, którzy wiedzą, jak wielką jest zniewagą dla majestatu Bożego, dla królewskiej godności Chrystusa to, że nie króluje on już realnie w państwach, w społeczeństwach katolickich, że nie triumfuje on już praktycznie nigdzie na całym świecie. Dlatego musimy mu oddawać hołd jako Panu, jako Królowi, niejako w zastępstwie tych, którzy zrezygnowali z królewskiej godności Chrystusa, przynajmniej zrezygnowali z jej realnie istniejących w społeczeństwach, państwach, aspektów. Jak to uczynili zarówno masoni, jak to uczynili również moderniści, którzy wyrzekli się panowania Chrystusa nad społeczeństwami, czego efektem jest współczesna apostazja, czego efektem jest całe to bezbożne, niemoralne prawo, jakie jest głoszone, jakie jest wdrażane we wszystkich systemach prawnych praktycznie na całym świecie. Dziś nie ma już większego sensu przeprowadzenie procesji Bożego Ciała, skoro są one tolerowane na takiej samej zasadzie, jak są tolerowane czy dozwalane parady gejowskie i inne tego typu bezeceństwa, które dzieją się na naszych ulicach. Stawienie Chrystusa na równi z tymi wszystkimi rzeczami nie ma żadnego sensu, dlatego zeszliśmy do podziemi, dlatego czcimy Chrystusa przede wszystkim w naszych sercach, w naszych kaplicach. To święto ma
wielki ładunek radości w sobie, bo oto wchodzimy w czerwcu, w miesiącach wiosenny, późnej wiosny, gdy cała przyroda śpiewa Panu chwałę, święto, które jest niejako powtórzeniem święta wcielenia i narodzenia Pańskiego, bo Chrystus przychodzi na ołtarz, tak jak kiedyś przyszedł do łona Najświętszej Marii Panny, tak jak kiedyś narodził się w stajence betlejemskiej. Każdy prawdziwy ołtarz, na którym ważnie wyświęcony w tradycyjnym rycie ksiądz katolicki odprawia mszę, każdy taki ołtarz jest małym Betlejem, w którym rodzi się Chrystus i przebywa pomiędzy ziemianami. Dlatego każda msza święta jest przypomnieniem również tajemnicy wcielenia, narodzenia Pańskiego. Jakkolwiek msza per se jest, sama w sobie jest odnowieniem bezkrwawym krzyża Chrystusowego, Jego ofiary na krzyżu, o tyle ma też w sobie pewne inne aspekty, między innymi właśnie wcielenie, w którym tak jak w Betlejem Chrystus przyszedł na ziemię, tak i również przychodzi na głos kapłana, na ołtarz i zstępuje z nieba, gdzie jest już, gdzie ma ciało triumfujące, gdzie już nie cierpi. Tutaj na ziemi chce przebywać pomiędzy ludźmi, ażeby ich wzmacniać, ażeby ich czynić silniejszymi w walce przeciwko szatanowi, w walce przeciwko światu i w walce przeciwko, to przede wszystkim przeciwko własnej słabości, grzechowi, niedomaganiom, które są naszym udziałem, póki jesteśmy tutaj pielgrzymami na ziemi. I to wcielenie Chrystusa wyraża się, można powiedzieć, w sposób szczególnie widoczny w liturgii poprzez prefację, która jest wzięta z prefacji z okresu Bożego Narodzenia. Jest to ten aspekt właśnie też widoczny w ten sposób, że jest przeogromna radość w nas, że mamy pomiędzy nami Chrystusa, który wstępuje z nami. To jest tak, jakby niebo wstąpiło już tutaj do nas, bo Chrystus wstępuje właśnie z tym ciałem, które jest w niebie, które jest uwielbione, które jest chwalebne, które nie cierpi już i które jest przepełnione bóstwem w sposób jak najwidoczniejszy. Przyjmując Chrystusa do siebie, do swojego serca, przyjmujemy najlepszego przyjaciela, przyjmujemy najlepszego naszego przyjaciela i Zbawcy, który chce czynić cuda w naszych duszach. Sami nie jesteśmy w stanie tego uczynić, sami nie jesteśmy w stanie zwalczyć naszych złych skłonności, naszych grzechów, które nie pozwalają nam godnie przyjąć Najświętszego Sakramentu, a Chrystus jest to w stanie uczynić, jeżeli tylko Go to poprosimy, jeżeli szczerze powiemy, żeby zatriumfował w naszym sercu, tak jak to zatriumfował poprzez zmartwychwstanie. To zmartwychwstanie jest również w tej mszy świętej w jakiś sposób obchodzone, bo gdy wydawało się, że dla ówczesnego świata, że Chrystus umarł już ostatecznie, to wtedy Chrystus zmartwychwstaje i pokonuje grzech. Po tym właśnie zmartwychwstaniu, po tym ogromnym triumfie nad śmiercią, Chrystus wstępuje do nieba i stamtąd wstępuje w sposób wyjątkowy ze swoim ciałem i krwią, z całym swoim człowieczeństwem, ze swoją duszą do ołtarz i przebywa pod postacią chleba i pod postacią wina. Świętując Boże Ciało, świętujemy również przy najdroższą krew Chrystusa, ponieważ tak jak w ciele ludzkim płynie krew, tak i nie da się ich oddzielić, póki człowiek żyje, tak i w hostii przebywa również krew Chrystusa. Tak samo jak krew Chrystusa stanowi ciało Pańskie. I pamiętajmy, że ta przynajdroższa krew została przelana za nasze grzechy, byśmy mieli życie w obfitości, żebyśmy mieli bogactwo łask Chrystusowych, żebyśmy mogli bawić się, abyśmy mogli zatriumfować razem z Chrystusem w niebie. Mamy przedsmak nieba tutaj na ołtarzu. Musimy się dobrze przygotować, ażeby to niebo zostało nam dane. Chrystus nie daje tego nieba wszystkim, tylko właśnie tym, którzy odpowiedzą chętnie, ochotnie i całym sercem na wezwanie do nawrócenia, na wezwanie do godnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu, do godnego przyjmowania Pana Jezusa do swojego serca i umysłu. Najlepszą nauczycielką, jak dobrze przyjmować Najświętszy Sakrament, jest oczywiście Najświętsza Maria Panna, ta, w której łonie począł się Chrystus, w której łonie Bóg stał się człowiekiem, przyjął ciało ludzkie, przyjął duszę człowieczą, w której łonie
które było świątynią, przyszedł Chrystus pomiędzy nas i z której łona wyszedł Chrystus, ażeby zbawiać. Ta, która miała Chrystusa pod swoim sercem, najlepiej wie, jak go kochać, najlepiej wie, jak go adorować i najlepiej wie, jak mu służyć, jak najlepiej wypełniać wszystkie przykazania, wszystkie te trudne wymagania świętej Ewangelii. Ona jest pośredniczką przez wszystkich łaska, więc może nam wyprosić również łaskę godnego przyjęcia Chrystusa, godnego przyjęcia triumfującego Chrystusa, która do naszych serc, do naszych umysłów, do naszej duszy. Niech Najświętsza Maria Panna, Matka Chrystusa, Matka również Matka, która wyprosiła przede wszystkim odkupienie, która była współodkupicielką, wyprosi nam godne przyjęcie Chrystusa w naszych sercach, żeby przemienił je, byśmy byli godnymi żołnierzami Chrystusa Króla, żebyśmy rozsławiali imię Pańskie wszędzie, gdzie tylko Duch Święty nas prosi. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.